Słuchaj, mamo, zgubili mi bagaż, nie mam nic. Miałem kurtkę w bagażu, nie mam kurtki. Siedzę, jestem w samej koszuli, biegam. Jest mi tak zimno, mamula, ty nawet nie wiesz. Słyszę karetkę, czekaj. Słyszę syreny, czekaj. Dobra, mamula, słuchaj. Ale piździ, mamula, ty nawet nie wiesz. I żem napisał SMS-a do taksi. I dobrze, że taksi, jeden taksówkarz był w całym mieście, podjechał po mnie, bardzo pomocny pan mi pomógł. I pojechaliśmy do bankomatu, wziąłem pieniądze, pojechaliśmy do urzędu pracy i znalazłem sobie pracę, teraz będę pizza bojem, mama. Czekaj, mamula, dobra, ja się rozłączę, bo ja muszę ten, bo ja muszę taksówkę chyba zamówić, bo za zimno, czekaj. No pa, kocham cię. Kurwa, jego macie. Kurwa, zimno. Imię moje Filip Skoczylas. Dzień za dniem coraz gorszy w moim życiu. Studia skończone, licencjat jest. Ale co robić z życiem, nie wiadomo. Przeniosę się do Los Santos. Tutaj szukam nowego, lepszego życia. Halo, pizza! To jest sklep. O. Czy to sklep z ubrankami? To nie jest sklep z ubraniami. To nie jest sklep z ubraniami. Znajdźmy sklep z ubraniami. Kurteczkę trzeba kupić. Binko. To jest jak Pepko. O. Po prostu ma. Po prostu mu dodaliśmy. Po prostu mu marynarkę dodaliśmy i tyle. To jest człowiek, który szuka pracy. To jest człowiek, który szuka pracy. To nie, to jest dostawca pizzy, ale też oportunista, tak? Więc on dostarcza pizzę, ale jednocześnie, jeśli znajdzie się lepsza praca, to ją weźmie. Dostarczy pizzę i mówi: mam nadzieję, że będzie smakować. Przy okazji, czy chciałby pan usłyszeć o mojej nowej firmie? Smacznego! Ubieraj się nie dla pracy, jaką masz, ale dla pracy, jaką chciałbyś mieć. Zróbmy tak. Jedziemy do bankomatu i kupimy sobie autko. Halo, wypłać. Ile mamy? 5000 mamy? Nie. 4000 wypłać. Nieprawidłowa kwota. A ile mamy w ogóle? Mam $900. O kurwa! Ała! O Boże, Boże. Uszkodzenie silnika. Zazwyczaj mechanik lub że jest stał naprawczego. Cholera jasna. Kurwa, zabiją mnie tam. Kurwa mać. Podnieś to. Kurwa, przepraszam, jesteście cali? Muszę odprowadzić gdzieś na bok. Halo. Przepraszam. Pan mechanik? Pan mechanik. O, to pan mi pomoże skuter rozjeb... Znaczy...
Ktoś mi zniszczył skuter. A wie pan, że naprawa się płaci, nie? No, no, no to tak, a ile? $200. Widzi pana, to jest firmowe. Mam nadzieję, że mi oddadzą, bo to jest... Bo ja pizzę dostarczam ogólnie. Muszę oddać, widzę, że pan dostarczy. Pali pan? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę. Kurwa, ciebie... Pizza już zimna. Jeszcze plecy. Pizza zimna. Zarobiłem 288, no. Lepiej, że tak było. Dobra, to lecimy dalej z pizzą. Musimy mieć ładny hajsik. Co tu jest? Parking. Wiecie, byliśmy właśnie świadkami jakiegoś drug dealu? Spierdałem. Co to było? Dobra, nie interesujmy się lepiej. Salon samochodowy. Jedziemy. Jest. Przepraszam. Halo. Przepraszam. Tutaj pani jakaś leży na ziemi. To w porządku wszystko? Nic się nie stało? To nie ma pojęcia. Nie ma pan pojęcia. Dobrze. Konfidencik. No niby syreny słychać, ale nie widzę. No patrz, ej, nigdzie. Ustanę. O, patrz, jaki kurwa, konfident, oparcie konfident. Ty. Jakie auto! Ładne pan auto ma. No ja wiem. A to mechanik był faktycznie. Najtańszy, a nie. Wanik za 10 tysięcy jest. BF Surfer. Ogura. Ogura za 10k. Ale nie mamy hajsu w tej chwili. Gdzieś, gdzie jest urząd pracy tutaj? Tu? Tak, urząd miasta. To tam. Dobra, jedziemy do urzędu miasta. A fajnie, patrzcie, widzicie? Praca dobra była tamta. Zarobiliśmy sporo, mamy skuterek. Zatrudnienie, o. Taksówkarz, pizza boy, dostawca piwa. Dostawca piwa. No rozjebany silnik. Dobra, była mechanika. Halo. Dzień dobry. Panu się zepsuł ten skuter, tak? Tak, to mój skuterek. Jakby ktoś... KURWA! Mój skuter, ja pierdolę, co pan zrobił? O mój Boże! Kto to był? Moja głowa. Dzwonię na policję. Po pogotowie. Na co pan dzwoni? Na co? Przyszedłeś telefon! Nie, żeraż, nigdzie nie dzwonię, nigdzie nie dzwonię. Chcę naprawić auto. Przepraszam? Dobra, proszę pana, odwróć się pan. Ale skuter mi naprawcie. Mój skuter. Ty. Ła, kurwa, rzeczywiście.
jak mi kurwa wszystko boli. Pierdolę! Coś tam się dzieje? Pierdolę. To ja. Co ja mam teraz zrobić? Dobra, czekajcie, czekajcie, jak to teraz... Czekajcie, ja wiem, ja mam kumpla. Telefon. Potrzebuję pomocy. Zajebiste miejsce się ukryć znalazłem, kurde, tak gdzie... Na psy... Kurwa. To taksówkarz? To nie jest taksiarz. To nie jest taksiarz. To nie był taksiarz. Chodź szybko. Słucham? Chodź szybko do mojego auta. Chodź, wzywać taksówkę, tak? Aha! Jezu, przepraszam, ja się wystraszyłem. Wie pan co, bo mnie gonią. Ogólnie. Wie pan co się stało? Siadaj pan, siadaj pan. Dobra. Jechałem taksówką do urzędu miasta, bo chciałem zmienić pracę, nie? Znaczy taksówką, przepraszam, skuterem. O Jezu, chyba oni... Jedź pan! Jechałem, Jezus Maria, jechałem skuterem do urzędu miasta, rozwaliłem sobie skuter. Dzwonię na mechanika, nie? Mechanik przyjeżdża i przyjeżdża z nim, nie wiem, ze trzech gości. Jeden z tych gości pakuje się swoim autem w mojego skutera. I ten koleś do mnie mówi, daj mi hajs na naprawę, nie? I ja mówię, że nie dam. I ten jeden wtedy wyjął siekierę. I ja wtedy spanikowałem, zacząłem uciekać. Schowałem się tam, pan gdzie by pan widział. Schowałem się za tą właśnie, tam, za tą maszyną. I gdyby pan nie przyjechał, to by było trudno. O. Ten z siekierą z tego niebieskiego, tak? Chyba tak. Jak dobrze pan jeździ. Fajnie, go wyjdziemy, pa. Dobra, lecimy. Kurde, wszyscy... Dzisiaj pierwszy dzień tutaj przyjechałem i już takie dymy. Ja tylko pizzę rozwiążę, cholera. Mamma mia, kurwa. O, pan skuter. Jebać go! Jedziemy. Jebać ten skuter, panie. O Boże! O kurwa! Jesteście cali? Pan... Ja tak... Płasy mam zapięte. Wie pan... Poczekaj teraz, że się nie wiem. Bok panu wgniotło. O, akurat w taksówach. No. Tylko pan... Niech pan nie wzywa tego. Ja sobie naprawiam. Niech pan mechanika nie wzywa, tylko... Słyszę auta. Wie pan co? Jedziemy na drugi koniec mapy. Ja muszę po prostu zmienić w ogóle... Spokojnie, panie. Najpierw to ja się pojadę naprawić do końca. Dobrze. Tylko musimy uważać. Ja już jestem zgubiony w Los Santos. Los Santos? No to wrócę tutaj, ale po jakimś czasie. Lecimy... Jak się nazywa ta miejscowość? Na północy? Paleto czy Sandy? Paleto chyba. Tak, tam są możliwości. To ja naprawię auto i zmienimy auto, dobra? Dobra, jasne.